I myślę już o ślubie. Nagrywam, nagrywam, mam nagrane, słuchajcie, więc trzymam za słowo. Ruszamy z krótką serią filmów z Gruzji. To już było jakiś czas temu, ale Śnieżka nie mogła się zerwać za montaż. Na sprzęt narzekała, na mnie oczywiście. Wreszcie siadła i montuje. Teraz narzeka, że materiały do dupy. Pewnie są do dupy, ale może dacie radę i poglądacie do końca. Gruzja jest małym, ciekawym krajem na pograniczu Europy i Azji. Wszystko można tu załatwić i dużo taniej niż w Polsce, dlatego najpierw kierujemy się na warsztat. Przyjechaliśmy tutaj do serwisu Toyoty w Batumi, ale nie dlatego, że coś jest zepsute, tylko dlatego, że chcemy zrobić serwis. My ten serwis robimy co 10 tysięcy kilometrów, trochę częściej niż to jest zalecane, bo no wiecie, to nie kosztuje majątek, a jednak jeździć na świeżym oleju i świeżych filtrach to zawsze lepiej dla samochodu. Pamiętnika podróżnika. Dzisiaj mam taką historię do opowiedzenia, że naprawdę, ale to długa historia, więc w tle chyba będę wrzucać tutaj jakieś ujęcia z miasta, żebyście się nie zanudzili i było na co popatrzeć, a nie tylko na mnie. No więc jeden z dylematów, jak się podróżuje, to jest jak coś trzeba wysłać, a czasem coś potrzeba. My teraz potrzebowaliśmy carnet du passage. Carnet du passage to jest taki dokument dla samochodu, jakby taki paszport, który jest wymagany w niektórych krajach jak Iran, Pakistan, Indie i to są kraje, które my bardzo byśmy chcieli odwiedzić. Czy się uda, to nie wiadomo, bo teraz to wszystko jest takie nieprzewidywalne, no ale mamy taki plan. Więc aplikowaliśmy o ten carnet, to się aplikuje w kraju, gdzie samochód jest zarejestrowany. A nasz samochód jest zarejestrowany w Anglii, więc w Anglii żeśmy aplikowali. I właśnie
tam dostaliśmy po paru tygodniach, wysłany jest został na adres naszych znajomych i ci znajomi mówią, dobra, mamy, no to gdzie wysyłać? Przy okazji ja sobie kupiłam nowy komputer, bo tutaj też nie mogę kupić, bo inna jest klawiatura, inne literki, więc nie mogę kupić inny system, ja tam się tak dobrze nie znam na komputerach, więc pomyślałam, że najlepiej sobie kupię w Anglii i po prostu przy okazji to się wyślę. No i to okazało się ogromnym problemem. My postanowiliśmy, że jak będziemy tutaj w Gruzji, w Batumi, chwilkę posiedzimy, to się tutaj gdzieś rozejrzymy, gdzie to wysłać. Poszliśmy do biura firmy kurierskiej i spytaliśmy się, czy możemy tutaj wysłać. Tak, nie ma problemu. No, jednak okazało się, że jest dużo problemów. No i co? Twój telefon number nowy? Tak, to jest twój telefon number nowy, ten, tak. To jest iSheet? Tak. Już opowiadam właśnie, co się dzieje. Słuchajcie. Więc paczka została nadana, miała być dostarczona w ciągu 5 dni ekspresem. I faktycznie do Tbilisi dotarła bardzo szybko i tam utknęła. Po tygodniu, jak tam siedziała gdzieś na lotnisku i my zaczęliśmy interweniować, gdzie jest nasza paczka, to okazało się, że no, są problemy z tą odprawą, bo my musimy zapłacić cło. Kochanie, my musimy zapłacić cło, no to my wiemy i nie ma problemu, zapłacimy, tylko powiedzcie ile. A to wy musicie mieć gruziński numer identyfikacji podatkowej. To? No tak, no to możecie mieć taki tymczasowy, ale wy musicie iść do urzędu skarbowego i ubiegać się o ten numer identyfikacji podatkowej i wtedy zapłacicie ten podatek i wtedy będziecie mogli odebrać tą paczkę. I najpierw mi pani mówi, no to w Tbilisi ja wam podam numer, ale ja mówię, przepraszam, ta paczka miała być do Batumi i ty chcesz, żebym ja pojechała do Tbilisi załatwić numer identyfikacji podatkowej, które nie wiadomo ile będzie trwało, żeby to dostać, a potem ja mam wrócić z powrotem do Batumi, żeby odebrać paczkę, tak? To bez sensu. No i po długich rozmowach na telefonie, interwencji w biurze i w ogóle tam już nawet muszę powiedzieć, że trochę nas poniosło, no trudno się nie zdenerwować. No to niestety, no, nie mamy innego wyjścia, tylko trzeba załatwiać ten numer identyfikacji podatkowej gruzińskiej. No więc teraz, dzisiaj jest czwartek i już jest godzina trzecia i mówimy, Boże, zaraz będzie weekend. Ja mówię, jeszcze podjedźmy chociaż tutaj do tego urzędu skarbowego, spytajmy się, jakie są formalności i w ogóle, czy to się w ogóle da, jak my nawet nie mamy adresu. I teraz właśnie niedźwiedź załatwia i przyszedł właśnie, może się uda. Mówi, że nikogo nie ma w urzędzie, jest pusto i jakaś miła pani, to w ogóle wiecie, jest sukces jak się człowiek dogada. No to trzymamy kciuki, żeby się udało, bo naprawdę potrzebujemy ten karnet do pasaż, a i nowy komputerek by się przydał, bo ja na nim składałbym filmy. No i co, powiedz, że masz? Następna na DHL. Nie może być! Mamy! No to jest. Mamy numer identyfikacji podatkowej. Pamiątka z wakacji. No i co, z powrotem do tego biura, póki jeszcze jest otwarte.
A masz już? Dali ci? Dali mi pakiet i każą zapłacić. A już nam dali? A trzeba otworzyć w ogóle, zobaczyć, czy wszystko jest okej. Może trzeba było nawet przy nim otworzyć. Dali mi pakiet i co, ja mogę jechać do domu? No możemy jechać do domu i nie zapłacić, bo gdzie nas znajdą? To jest parodia po prostu westernu, basically. No to chyba nożyk mamy. A fuck. Ale to są muffins. No. Co pies? Where are you? Where the fuck are you? O, tutaj nasz złom. No lepiej nie mogliśmy trafić przy tym całym ścisku, jedziemy sami. No tu w środku jak slumsy, zobacz. Ajo. Takiego wielkiego tłumu turystów, którzy walili na tą kolejkę, okazało się, że my jedziemy w wagoniku zupełnie sami. Nie, jedziemy z psem. No, z psem, tak. Jedziemy sami z psem. Nie. Ale gorąco cały czas, 6 godzina po południu. Ale uff, jak gorąco, puf, jak gorąco. Thank you.
dzisiaj spaliśmy w trochę nietypowym miejscu. Spaliśmy w parku botanicznym, w ogrodzie botanicznym w Batumi. Można tutaj przenocować. Trzeba przyjechać po godzinie 18 i opuścić miejsce do 10 rano. Do parku są 3 wejścia i tylko jednym wejściem od strony, no teraz zapomniałam nazwę tej miejscowości, ale tu wyświetlę zaraz, bo potem poszukam. Od strony tego miasta, jakby najdalsze wejście od strony Batumi, jak tam wjedziemy, to możemy wjechać samochodem i przenocować tutaj na noc. I to kosztuje całe 20... nie lira, tylko lari. Boże, te wszystkie waluty mi się już mieszają. I to kosztuje całe 20 lari od osoby za noc. Natomiast normalnie za wejście do parku trzeba zapłacić 15 lari. Tak więc super biznes, prawda? A w dodatku, jak widzicie, jestem tutaj zupełnie sama i mogę sobie rano pozwiedzać ten ogród, tak? Niedźwiedź odpuścił, bo on oczywiście nie bardzo lubi chodzić i ten jego kręgosłup cały czas jeszcze mu dokucza. Tak więc ja spaceruję razem z Bellą sama. Jeśli zdecydujecie się tutaj przyjechać, to dobrze, żebyście mieli takie małe oczekiwania, jeżeli chodzi o wrażenia estetyczne, bo faktycznie jest tutaj duża różnorodność roślin, ale no, nie jest to takie najbardziej schludne miejsce, nie jest tak uroczo po prostu. Tam gdzieś są jakieś klomby z kwiatkami i takie miejsca, ale dużo jest po prostu taki raczej parkolas, gdzie sobie te rośliny rosną swobodnie i no to też ma swój urok, fajnie jest się poprzechodzić, ale po prostu dobrze wiedzieć, że tak jest. No cóż, jak zwykle będzie bardzo szczerze. Myślę, że jakby Japończycy przyszli do tego Japanese Garden tutaj, to by zawału serca dostali. Tyle wam powiem. I już teraz doszłam do głównego wyjścia z parku, czyli ten, który się znajduje najbliżej Batumi. I muszę wam powiedzieć, że zwiedzanie parku w drugą stronę, czyli tak jakby od końca do początku, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. Dlatego, że koniec parku, tam gdzie jest camping area, jest taki no najmniej atrakcyjny, mogłabym powiedzieć. Więc idąc do środka i później do wejścia, to coraz bardziej są ładniejsze takie miejsca i naprawdę polecam zwiedzanie w ten właśnie sposób.
No i kolejna miejscówka w Batumi. Teraz naprawdę mi się podoba, słuchajcie, bo jesteśmy tutaj nad samym morzem. Znaczy może najpierw pokażę, o, samochód, tak? Stoimy, taka promenada, a tam mamy morze, tak więc jesteśmy nad samym morzem, za miastem. Tam widzimy w oddali miasto, natomiast my sami jesteśmy z dala, nie widać, znaczy widać w nocy ładnie, ale nie słychać tego miasta, tak więc jest bardzo, bardzo fajne i spokojne miejsce. Przyjeżdża tutaj troszkę ludzi poplażować, czy wieczorem sobie posiedzieć, ale wszyscy na noc jadą do domu. Czasem wieczorami tutaj chłopaki przyjeżdżają się pościgać samochodami, trochę tam palić opony, tak, tak to się nazywa. Ale generalnie szybko się zwijają i nie jest to jakby jakiś tam uciążliwy, taki tam folklor. Więc bardzo jesteśmy z tego miejsca zadowoleni i gorąco polecam Pineski. Oczywiście jak zwykle będą u nas na blogu. Jak zawsze o tej porze mamy dla Was najświeższe fakty w RMF FM. Łączymy się ze studiem faktów ponownie, a w nim Karolina Michalik. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżim Łukaszenki ściąga w stronę Polski kolejne grupy migrantów z Bliskiego Wschodu. Mówił o tym w RMF FM wiceszef MSZ-u Marcin Przydacz. Niemniej, ale coraz bliżej do wprowadzenia możliwości kontrolowania przez pracodawców osób, które zatrudniają pod kątem szczepienia. Nie, taką byśmy mogli wziąć do domu, prawda? Tak, także o ataku z użyciem. W parku jeżdżą tutaj takie elektryczne minibusy i można sobie wejść. I ja chciałam właśnie z jednego z nich skorzystać, ale pan powiedział, że z psem nie. Wiecie, to już tak po raz kolejny, żeśmy zauważyli tu w Gruzji, że to z tą ich uprzejmością to tak... Ja nie wiem skąd ludzie to wzięli. Na pewno są mili ludzie i spotkaliśmy w restauracjach, obsługa jest bardzo miła, ale wiecie, oni zarabiają na tobie. To mi na przykład mnie nie rusza, jak ktoś jest dla mnie miły, bo ja mu płacę. Ale jak ktoś jest miły bezinteresownie, to się liczy. I ja nie widzę tego tutaj, przynajmniej na razie w Gruzji.
tego niestety nie doświadczamy. Ludzie są raczej tacy zacięci, zdystansowani. No, takie moje wrażenia pierwsze.